Ja zawsze bardzo cieszę się, kiedy widzę weteranów aktywnych, wierzących w swoje możliwości. Wczoraj, tak jak to zostało wspomniane, żegnałem naszych żołnierzy, naszych reprezentantów, weteranów, którzy wyjechali na igrzyska Invictus Games. Byłem pod wrażeniem ich siły, ich zaangażowania, ich charakteru i wiary w sukces. Chociaż w tej sytuacji medale nie są najważniejsze. Ważniejsze jest to, że potrafią przełamać ograniczenia, potrafią przełamać bariery, że wierzą w siebie. Dziś w Łasku spotykam się z wojownikami, z prawdziwymi twardzielami, ludźmi o silnym charakterze, ludźmi, którzy udowadniają na co dzień, że mierzą się z przeciwnościami dzięki temu, że wspólnie trenują, wspólnie ćwiczą, pokonują codzienne przeciwności, codzienne wyzwania, często ważniejsze niż te wyzwania sportowe. Wspólne treningi dają poczucie zaangażowania, dają poczucie pewności, rozwijają umiejętności fizyczne, ale także kształtują charaktery, budują odporność psychiczną. Ta odporność jest w codziennym życiu często ważniejsza niż same sukcesy sportowe. Program Wojownik stał się marką, silną marką. Gratuluję panu pułkownikowi. To jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, to jest wielka sprawa. Gratuluję zaangażowania, gratuluję tego poczucia stawania przed wyzwaniami i przełamywania tych wyzwań, osiągania celów. To jest niezwykle ważne. Bardzo się cieszę z tego, że zaangażowani są weterani. Bardzo cieszę się z tego, że zaangażowani są żołnierze Wojska Polskiego. Również ci, którzy w przyszłości zostaną dowódcami Wojska Polskiego. To jest właśnie szkoła charakterów. Kiedy patrzę na was, widzę, że jesteście silnie zaangażowani w to, co robicie. To bardzo dobry znak. To świadczy o tym, że wykonujecie rzeczywiście bardzo dobrą pracę. Chciałem podziękować instruktorom, tym, którzy prowadzą treningi. Wydawałoby się, że jest to takie łatwe, proste. Nie, to nie jest proste. To jest wyzwanie, ale temu wyzwaniu sprostaliście. To jest wielka sprawa. To nie tylko treningi fizyczne. To jest coś, co jest bardzo wartościowe w codziennym życiu. Jeszcze raz gratuluję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego programu. Bardzo się cieszę, że to już 6. edycja. Jestem o tym przekonany, że tych edycji będzie bardzo, bardzo wiele i cieszę się z tego, że coraz więcej żołnierzy, coraz więcej weteranów uczestniczy w tym programie. Dziękuję.